Cześć, tu Bruder Fan od kuchni! Kuchni? Dzisiaj 22 grudnia. Już czas, żeby odzyskał swój szaliczek. Naprawdę bardzo go potrzebuję. Oznajmił Wierci Piętek i przełknął ślinę. Popatrzył swoje odbicie w lustrze. Nawet dla siebie wyglądał mało przekonująco. Pomimo faktu, że ćwiczył tę kwestię od 2 godzin. Przymknął oczy. Po raz kolejny wrócił w myślach do dnia, kiedy po raz ostatni miał w rękach swój magiczny szalik. Było to dokładnie 1 rok temu, ciemnego, zimowego wieczoru. Nie mogę, nie wytrzymam dłużej, powtarzała dziewczynka przez łzy. Kuliła się w kącie łóżka, opierając plecami o ścianę, płakała rozpaczliwie. Przygnębiony Wierci Piętek stał w drugim kącie pokoju, czuł się bezsilny i bezradny. Został przysłany z misją, aby sprawdzić, czy dziecko o imieniu Ania, zamieszkała na ulicy Leśnej 9, zasługuje na prezenty. Jak na razie nie mógł z jej zachowania w żaden sposób wywnioskować, czy była grzeczna w tym roku. Widział jedynie wyraźnie, że jest bardzo nieszczęśliwa i samotna. To właśnie wtedy, w ciemnym, dusznym, pełnym łez pokoju, po raz pierwszy złamał zasady obowiązujące elfy od wieków. Zdjął z szyi zapewniający niewidzialność szaliczek i pokazał się dziewczynce. Cześć, nie przestraszcie mnie. Proszę, jestem elfem. Co się dzieje? Czego nie możesz wytrzymać? Zapytał. Ania podniosła na niego zapłakane oczy. Co? Elf? Nie wierzę. Przecież elfy nie istnieją. Ja chyba naprawdę zwariowałam. Oni wszyscy mają rację, że... Urwała gwałtownie. Wierci Piętek podszedł odrobinę bliżej dziewczynki. Czuł się bardzo niepewnie, wiedząc, że jest obserwowany przez zwykłego śmiertelnika. Dlaczego tak płaczesz? Co się stało? Z czym wszyscy mają rację? Że jestem taką dziwaczką? Ania rozpłakała się na dobre. Nikt mnie nie lubi w nowej szkole, wyznała przez łzy. Mówią o mnie, że jest się dziwnie ubieram, że słucham beznadziejnej muzyki, że zawsze robię coś głupiego. Ciągle na mnie patrzą i chichoczą. Już nie mogę tego wytrzymać, a na przerwach te ich spojrzenia, obgadywania za plecami. Nie zniosę tego dłużej, chciałabym być niewidzialna. Wierci Piętek w zamyśleniu spojrzał na trzymany w ręku szalik. Kawałek materiału, który potrafi magicznie sprawić, że noszący go stawał się niewidoczny dla ludzkich oczu. Weź go, powiedział nagle. Jeśli będzie ci naprawdę źle na przerwie czy po szkole, to po prostu go załóż. Nikt nie będzie się cię wtedy widział. Będziesz bezpieczna. Pożałował tego pomysłu sekundę po tym, jak słowa wyrwały się z jego ust. Ale było już za późno. Ania otarła oczy i po raz pierwszy od początku ich rozmowy uśmiechnęła się. Naprawdę? Naprawdę? To cudownie, tak bardzo ci dziękuję. I w ten właśnie sposób Wierci Piętek stracił swój szalik. Oczywiście nie przyznał się do tego nikomu. Trudno policzyć, ile praw i zasad złamał tego dnia. Kiedy jednak przypomniał sobie zaczerwienione oczy dziewczynki, przypominające przerażone ślepia myszki, zapędzone w kąt przez stado kotów, nie żałował. Nie mógł jednak ciągnąć tego dłużej. Zachwiania równowagi w kontinuum magiczno-czasowo-przestrzennym to nie przelewki. Westnął ciężko, zamknął oczy, dmuchnął swój gwizdek i w oka mgnieniu przeniósł się do pokoju Ani. Spodziewał się znaleźć znów w zaciemnionym, dusznym, ponurym wnętrzu. Tym razem jednak wszystko wyglądało zupełnie inaczej. Zasłony przy oknie były odsunięte. Do środka wpadały łagodne promienie zimowego słońca, a na ścianach wisiały kolorowe rysunki i plakaty. Na tej samej kanapie, gdzie rok temu szlochała rozpaczliwie Ania, siedziały teraz dwie dziewczynki. Ania i Magda malowały sobie paznokcie na zielono i chotały przy tym na całego. Były tak zajęte, że nawet nie zauważyły elfa, który zjawił się znienacka na środku pokoju. Dzień dobry, powiedział Wierci Piętek. Nadal nic. Zawołał zatem głośniej.
Dzień dobry, hop, hop, słyszycie mnie? Nie do wiary. Czyżbym akurat teraz zrobił się niewidzialny? Dziewczynki wreszcie oderwały wzrok od zabawy. O, cześć, wierci piętku, uśmiechnęła się Ania. Czekałam na ciebie już od dawna, wiem. Elf przygryzł wargę, po czym wyrzucił z siebie starannie przygotowaną przemowę. Rozumiem, że dla ciebie to trudne, ale naprawdę musisz oddać mi szalik. Ale, próbowała wtrącić Ania, wierci piętek nie dał jej dojść do słowa. Jest mi niezbędny do pracy. Musisz sobie od tej pory radzić sama, a naprawdę mi przykro. Wiem, że obiecałem ci pomóc, że dałem ci go podarunku, jednak naprawdę muszę go teraz zabrać z powrotem. Ale nie ma problemu. Ani udało się w końcu wtrącić w jego słowotok. Wstała z kanapy i podeszła do szafy. Z najwyższej półki wyciągnęła śliczną, ozdobioną szkatułkę, po czym wyjęła z niej starannie złożony kawałek materiału. Już dawno chciałam ci go oddać, ale nie wiedziałam, jak cię znaleźć. Bardzo ci dziękuję za pomoc. Wierci piętek zamrugał oczami ze zdziwienia. Już ci nie jest potrzebne? Naprawdę? O, to super! Ale jak to? Ania wzruszyła ramionami. Zeszły rok był dla mnie bardzo trudny. Przeprowadzka, nowa szkoła, zupełnie nie mogłam się odnaleźć. No i nasza klasa zachowała się naprawdę okropnie w stosunku do ciebie. Trzeba przyznać, dodała Magda. Fakt. Czułam się taka samotna, ciągle wyśmiewana. Nie mogłam tego wytrzymać. Naprawdę marzyłam, aby zupełnie zniknąć. I co się zmieniło? Spytał z ciekawością. Mój tata zauważył, że coś jest ze mną nie tak. Nie chciałam na początku o tym rozmawiać, ale w końcu opowiedziałam mu o kłopotach w szkole. I co? Zabrał ci stamtąd? Nie. Porozmawiał z naszą wychowawczynią i psychologiem szkolnym. I trzeba przyznać, że wszyscy naprawdę się przejęli, wtrąciła Magda. I jeszcze nigdy przedtem nie mieliśmy tylu pogadanek i zajęć na godzinach wychowawczych. Na temat tolerancji, życzliwości, szacunku dla innych. Myślałam, że klasa jeszcze bardziej mnie po tym znienawidzi, ale chyba do nich to dotarło. Przynajmniej do części. W każdym razie przestałam się czuć taka samotna i bezradna. I zaprzyjaźniliśmy się. Magda roześmiała się radośnie. Mnie też przedtem brakowało dobrej koleżanki, ale Ania była zawsze taka zdystansowana i ponura, że myślałam, iż uważa, że się za kogoś lepszego i chce trzymać się od nas z dala. Dopiero kiedy na zajęciach z panią psycholog zaczęliśmy rozmowy o emocjach, okazało się, że większość z nas się po prostu boi. Boi? Czego? Pokazania, kim naprawdę jesteśmy. Ania za dziwaków, odrzucenia. Aż w końcu odkryłam, że nie potrzebuję już być niewidzialna, zakończyła Ania. Nie mam po co się ukrywać. To świetnie, wierci piętek poczuł, jakby ogromny kamień stoczył się z jego ramion i z wielkim hukiem spadł na podłogę. Wyprostował się i odetchnął z ulgą. Cieszę się, że u was wszystko się ułożyło. A teraz muszę lecieć, zaraz święta, a ja mam sporo do zrobienia. Antosiu, ciężki temat, co? Tolerancja. Nie? Słowa mogą ranić, to bardzo, bardzo. Tak, my u nas też na Bruder Fan dostajemy różne komentarze. Czasami bardzo niemiłe. My sobie z tym potrafimy radzić. Ale nie wszyscy, prawda? I tak samo ciebie mogą jakieś słowa zranić. Nie musisz wszystkich ludzi lubić na całym świecie, ale trzeba ich tolerować, tak? Mhm. Nie wolno nikogo obrażać, prawda? Mhm. I się z nikogo naśmiewać. Mhm. To takim trochę pouczającym akcentem kończymy dzisiejszy dzień czytanki. Do zobaczenia jutro. Pa, pa! Pa.